Marzysz o studiach w szkole filmowej lub teatralnej i wiesz, że chcesz związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale jesteś dopiero na początku swojej artystycznej drogi i nie wiesz do końca właściwie, jaką szkołę wybrać i na który kierunek pójść, no to idealnie trafiłeś, ponieważ ja nazywam się Karol Gajos, witam na kanale Popcornert, na którym rozmawiamy o filmach, popkulturze i kreatywności. I w tym odcinku serii Jak dostać się do szkoły filmowej właśnie porozmawiamy o tym, jak wybrać szkołę, jak wybrać kierunek i jak zwiększyć swoje szanse na to, że zostaniecie przyjęci na wymarzoną uczelnię. Dlatego koniecznie obejrzyjcie ten film od początku do końca, żebyście później tego nie żałowali. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to od razu wam powiem, że wiele tracicie, ponieważ już tam zostało przekazane bardzo, bardzo wiele wiedzy. Dlatego tutaj macie link do playlisty, jeśli chcecie nadrobić, ale jeśli chcecie zwiększyć tym bardziej swoje szanse na dostanie się do szkoły filmowej, to po pierwsze będę bardzo wdzięczny za zostawienie lajka pod tym materiałem, ponieważ w ten sposób pozwalacie mi dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, a także zachęcam do subskrypcji kanału Popcornert, ponieważ wtedy macie gwarancję, że nie przegapicie kolejnych odcinków. Tym bardziej, że seria Jak dostać się do szkoły filmowej realizowana jest przy udziale moich wspaniałych gości, czyli studentów, absolwentów i profesorów różnych uczelni artystycznych, którzy poświęcili swój czas, żeby pomóc wam w realizacji marzeń. Zaczynamy! Kiedy rozmawiam ze swoimi znajomymi ze studiów, ale także na przykład czytam rozmaite wywiady z twórcami filmowymi, no to bardzo często pada takie zdanie, że szkoła filmowa odegrała bardzo istotną rolę w ich życiu. I to nie tylko pod kątem edukacji filmowej, czy pod kątem rozwoju drogi zawodowej, ale przede wszystkim w takim rozwoju artystycznym, rozwoju duchowym. Dlatego też wybór szkoły filmowej jest jednym z najistotniejszych, które możemy podjąć. Zarówno pod kątem tego, że spędzimy tam wiele lat naszego życia, a także poznamy ludzi, którzy będą nam w tym rozwoju zawodowym i artystycznym towarzyszyli, zarówno jeśli chodzi o profesorów i zarówno jeśli chodzi o studentów. Natomiast żeby w ogóle wybrać szkołę filmową i podjąć właściwą decyzję, musimy przede wszystkim zadać sobie sami pytanie, na jaki kierunek chcemy pójść. I wydaje się to proste, natomiast jest tutaj wiele niuansów, szczególnie jeśli jesteśmy na początku swojej drogi zawodowej, czyli powiedzmy kończymy liceum, bądź nie mieliśmy wcześniej do czynienia z filmem w jakimś tam bliższym zakresie, ale gdzieś tam cały czas za nami ten film chodził. Taka droga do samopoznania, z jaką częścią branży filmowej chcemy się związać i w ogóle co chcemy w tej branży filmowej robić, oczywiście wjedzie przez doświadczenie. I to doświadczenie może oznaczać bardzo wiele rzeczy. Nie trzeba oczywiście pracować od razu przy filmach Spielberga, żeby wiedzieć, że chcemy być reżyserami. Są inne metody do tego, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o sobie, chociażby uczestniczyć w różnych kursach filmowych, czy na przykład zajęciach teatralnych w szkole. No ale nawet jeśli tego nie macie, no to coś was w tym filmie musi interesować. Czy po prostu lubicie oglądać filmy, to jest jedno, no bo to każdy lubi oglądać filmy, ale czy interesuje was, jak one powstały? Jest bardzo wiele książek na rynku, które opowiadają o różnych zawodach w branży filmowej, z których możecie się dowiedzieć, jak wygląda taki proces, jak wyglądają poszczególne obowiązki różnych pracowników filmowych. Można oczywiście także oglądać making ofy swoich ulubionych filmów, które są często dodawane na DVD i im więcej wchłoniecie takiej wiedzy, tym łatwiej będzie wam podjąć decyzję, co robić w życiu. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś idzie na jakiś kierunek, a potem zmienia, na przykład, bo sobie uświadamia, że to jednak nie jest coś dla niego. Bardzo często się zdarza, że przychodzą studenci, którym jest wszystko jedno, ale chcieliby studiować cokolwiek w szkole filmowej. Uważam, że to jest błąd i ty na tym źle wyjdziesz i my się z tobą umęczymy. Trzeba interesować się branżą. Jak wybieracie studia w szkole filmowej, to się najpierw zastanówcie, co chcecie studiować, kim jesteście, co macie do powiedzenia i jeśli ktoś przychodzi na produkcję, niech wie, czym jest produkcja. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że wiele osób nie wykonuje takiego researchu, który ma na celu właśnie znalezienie odpowiedzi, co można studiować w takich szkołach filmowych, a jest to bardzo proste. Wystarczy po prostu wejść na strony internetowe poszczególnych uczelni i zobaczyć, jakie tam są w ogóle kierunki, bo może się okazać, że są kierunki, o których kompletnie nie mieliśmy pojęcia i mniej więcej wszyscy mamy wyobrażenie, czym zajmuje się reżyser na planie, czym zajmuje się operator, jak wygląda praca aktora, że on tylko przychodzi i gra,
A to często nasze wyobrażenie okazuje się kompletnie bzdurne, ponieważ no, ten workflow, czyli ten cały proces jest często o wiele bardziej skomplikowany niż początkowo nam się wydawało. I poza tymi oczywiście fajnymi rzeczami, które wyglądają fajnie na zdjęciach czy filmikach, no jest tam o wiele więcej pracy, której no jednak mimo wszystko nie widzimy. I to jest często bardzo ciężka praca, wymagająca ogromnej cierpliwości, szczególnie, że robimy to wszystko przy współpracy z innymi ludźmi i należy też się umieć dogadywać z różnymi ludźmi, którzy zajmują się różnymi rzeczami. W dodatku musimy wiedzieć, czym zajmują się ci ludzie, żeby wiedzieć, jak z nimi rozmawiać, jak z nimi współpracować. No i często panuje taki mit artysty samotnika, który to wszystko robi sam. I owszem, są filmowcy, którzy robią wszystko sami. Najczęściej są to youtuberzy, bądź no tacy, co to kręcą na przykład jakieś tam reklamy salonów samochodowych pod Pcimiem i to też jest zawód filmowy, którego absolutnie nie należy dyskryminować. Natomiast jeśli macie jakieś tam aspiracje robienia większych projektów, no to musicie liczyć się z tym, że będziecie pracować z innymi ludźmi, co też nie jest łatwe. Im zresztą lepiej rozumiesz, czym zajmują się twoi współpracownicy, tym de facto będziesz dla nich lepszym partnerem i z drugiej strony będziesz mógł też lepiej wykorzystać potencjał waszej współpracy. Bardzo polecam lekturę niezwykle interesującą. Na pewno będziecie musieli się z nią zapoznać już po dostaniu się do szkoły filmowej, ale moim zdaniem warto to zrobić przed, czyli lekturę wykazu praw i obowiązków grupy produkcyjnej opublikowanej przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, czyli KIPE. Znajdziecie to na stronie internetowej KIPE. Nie bez znaczenia jest też fakt, co robiliśmy przed tym, jak złożyliśmy papiery do szkoły filmowej, ze względu na to, że to też troszeczkę determinuje, kim jesteśmy, bo owszem, możemy dostać się zarówno bezpośrednio po liceum i zarówno w wieku 50 lat. Zresztą o tym, kiedy najlepiej iść do szkoły filmowej, porozmawiamy w kolejnym odcinku. I może to, co robiliśmy, już gdzieś nakierowało nas na to, co chcemy robić w przyszłości. Może kierunek studiów, który studiowaliśmy do tej pory, gdzieś pokazuje ten potencjał. Jeśli na przykład studiowaliśmy dziennikarstwo, no to się będzie bardzo fajnie może łączyło z reżyserią, ze względu na to, że no, zostaniemy dokumentalistami, więc wiemy, jak rozmawiać z ludźmi. Mamy historie, które możemy opowiadać i też mamy pewną wrażliwość wykształconą. No też mieliśmy więcej okazji do tego, żeby chłonąć więcej filmów, ustosunkowywać się do tego, które filmy bądź która sztuka ogólnie nam się bardziej podoba lub mniej i dlaczego. Może oczywiście być też tak, że doskonale wiemy, że chcemy być kierownikami produkcji, chcemy być reżyserami, bum, po prostu składamy papiery. No właśnie, ale do jakiej szkoły? Tych aspektów, na które można zwracać uwagę, wybierając szkołę filmową, jest naprawdę bardzo wiele i powiem wam, że one są w równym stopniu istotne, dlatego po prostu przelecimy wszystkie najważniejsze punkty, żeby dać wam do myślenia. No i oczywiście to też będzie jakiś tam punkt wyjścia do dalszej pracy, którą będziecie musieli wykonać sami, ale pierwszą rzeczą w ogóle, na którą należy zwrócić uwagę, jest infrastruktura. Tym słowem można wygrać Scrabble, szczególnie jeśli będziemy mieli potrójną premię słowną. Natomiast to oczywiście oznacza, co oferuje sama szkoła. Oczywiście to też zależy od tego, na jaki kierunek idziemy, natomiast warto pamiętać, że szkoła szkole nierówna i oferują zupełnie inne rzeczy, jeśli chodzi o to, co możemy znaleźć w samej szkole. No, tym bardziej jednak mimo wszystko branża filmowa jest branżą stricte specjalistyczną, dlatego no to też zaplecze techniczne musi być całkiem porządne. Oczywiście tutaj mowa o sprzęcie filmowym, czyli na przykład kamerach, czy jest atelier, czy są hale filmowe, na których studenci mogą realizować swoje projekty. Też studia fotograficzne, czy pracownie do animacji, specjalne pokoje montażowe, wyposażone w oprogramowanie. Te duże szkoły filmowe, zdarza się, że mają też większą siłę przebicia i mają już jakieś wypracowane relacje z producentami sprzętu bądź oprogramowania i załatwiają studentom na przykład licencje na określone programy w wersji studenckiej za darmo, bądź na przykład w preferencyjnych stawkach i w niskich cenach, co też jest bardzo fajną rzeczą. W szkołach prywatnych może się okazać, że za cały sprzęt
rent, będziecie musieli płacić albo po prostu wynajmować go na własną rękę, co jest no jednak mimo wszystko bardzo niewygodne. Poza tym są takie aspekty, które dodatkowo wzbogacają waszą edukację. Na przykład jeśli chcecie iść na studia operatorskie, to bardzo interesującą rzeczą, która w ogóle ściąga studentów z całego świata, jest to, że w szkole filmowej w Łodzi na studiach operatorskich realizuje się ćwiczenia na taśmie filmowej, co ma swoje zalety. Na pewno uczy to pewnej dyscypliny, niedostępnej dla studentów, którzy od razu wszystkie materiały realizują w formie cyfrowej, więc to też jest coś, co może nas zachęcać do tego, żeby zdecydować się na konkretną uczelnię, a nie na inną. To są oczywiście tylko przykłady, bo tych aspektów można tutaj mnożyć, ale skoro już mówimy o infrastrukturze szkoły, no to szkoła to nie są tylko pracownie i sprzęt, ale także inne rzeczy, czyli na przykład na kampusie niektórych uczelni możecie znaleźć kina szkolne, możecie znaleźć pracownie, w których studenci mogą wystawiać swoje prace i to też jest bardzo wartościowe, ponieważ już na etapie studiów gdzieś tam budujecie swoje portfolio i też budujecie to, że wasze prace były gdzieś tam wystawiane na oficjalnym wernisażu, co wierzcie mi, z perspektywy na przykład późniejszej pracy i pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich projektów nie jest bez znaczenia. Poszczególne uczelnie też oferują zresztą bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, które odbywają się już na terenie samej szkoły. Czy to chodzi o specjalistyczne kursy, czy to chodzi o spotkania z zaproszonymi gośćmi, czy też może chodzić o festiwale. Na przykład w Szkole Filmowej w Łodzi jest bardzo interesujący festiwal szkół teatralnych, ale zresztą tych wydarzeń towarzyszących w Szkole Filmowej, czy to w Łodzi, czy w Katowicach, jest bardzo wiele. Warto tutaj też wspomnieć, że nie bez znaczenia jest fakt, w jakim mieście znajduje się określona uczelnia, ze względu na to, że spędzimy w nim ileś lat naszego życia, zakładając, że idziemy na studia dzienne. Jeśli idziemy na studia zaoczne, to musimy do tego miasta dojechać, więc to też jest coś, co ma znaczenie, czy będziemy mieli jak dojechać. No i też pamiętajmy, że branża filmowa rządzi się tymi zasadami, że wymaga jednak mimo wszystko pewnego rodzaju infrastruktury, nie tylko na terenie samej szkoły, ale poza nią. No i na przykład zdecydowanie łatwiej jest kręcić filmy na terenie Łodzi czy Warszawy, gdzie ta tradycja filmowa, ta infrastruktura filmowa już istnieje, bo no jakby poza projektami szkolnymi jest realizowanych więcej projektów. A na przykład w takiej mniejszej miejscowości, która ma swoją szkołę artystyczną bądź filię szkoły artystycznej, może się okazać, że żeby wypożyczyć jakąś tam kamerę czy obiektyw, musimy jechać 100 kilometrów i to już nie ma sensu. Bardzo ważnym elementem pracy w branży filmowej jest współpraca z innymi ludźmi i wybierając szkołę filmową, tego też należy być świadomym, jakich ludzi spotkamy, ze względu na to, że na przykład niektóre uczelnie, czy to prywatne, czy po prostu mniejsze, kształcą ludzi tylko w jednym zawodzie, bądź na przykład w kilku zawodach, natomiast te większe szkoły mają tę przewagę, że na terenie jednej uczelni możemy spotkać zarówno reżyserów, możemy spotkać zarówno aktorów, animatorów i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam następuje pewnego rodzaju, nie dość, że wymiana doświadczeń, ale także po prostu łatwiej jest nawiązać na tym etapie swojej kariery zawodowej współpracę z takimi ludźmi. To jest na przykład coś, na co bardzo narzekają aktorzy. Aktorzy, którzy byli w szkole teatralnej, że praktycznie w ogóle nie mieli w trakcie swojego okresu edukacji możliwości nabrania doświadczenia w pracy przed kamerą albo poza tam jakimiś jednymi zajęciami. Natomiast no, na przykład taka szkoła filmowa jest jednym z największych producentów filmowych w Polsce, ze względu na to, że po prostu rocznie powstaje ileś dziesiąt tych filmów realizowanych przez studentów. No i też dla aktorów, którzy na przykład studentów aktorstwa bądź studentów operatorki, to są po prostu kolejne szanse na to, żeby zdobyć praktyczne doświadczenie, a to jest zresztą najważniejsze w edukacji filmowej. Ja im to tak strasznie zazdroszczę, że oni mieli te swoje kooperacje jakieś i mogli robić te etiudy i to już jest super materiał, który można wysyłać reżyserom castingowym, co jest na pewno większa szansa na pokazanie się ludziom. I już wtedy masz w swoim CV, że wystąpiłeś w filmie, a jeszcze nie skończyłeś szkoły. No, my na przykład mieliśmy tylko zajęcia z pracy przed kamerą na trzecim roku. Było się może dwa razy przed kamerą. Max 3 w semestrze. Ja musiałam się tego uczyć tak naprawdę, czy wciąż się uczę,
przeprowadzając się do Warszawy po szkole. Warto też pamiętać, że te większe uczelnie oferują szanse absolutnie niedostępne w innych szkołach filmowych, czyli na przykład wyjazdy na Erasmusa, bądź na jakieś tam wymiany zagraniczne z uczelniami, z którymi na przykład dana uczelnia współpracuje już od wielu lat. Możliwość pozyskiwania dofinansowań do wyjazdów na festiwale filmowe i wiele osób, które właśnie z moich znajomych wyjechały, bardzo sobie cenią takie doświadczenia. Skoro już zdecydowaliśmy się na mieszkanie w danym mieście, no to też warto sobie zadać pytanie, czy dana szkoła oferuje nam jakiś akademik, jeśli tak, to gdzie? Ja na przykład studiowałem rok w Katowicach na Wydziale Radia i Telewizji i akademik Wydziału Radia i Telewizji mieścił się na osiedlu zwanym Ligota i dojazd do uczelni zajmował mi 1,5 godziny. Było to bardzo często trudne, szczególnie jeśli zajęcia zaczynały się na przykład o 8:30, a ja o 6:00 kończyłem imprezę i trzeba jeszcze było dojechać na zajęcia. To było bardzo, bardzo trudne. Może się okazać, że nie każdego z was stać na to, żeby wynajmować mieszkanie w Warszawie. Kolejnym aspektem, który może tak naprawdę odgrywać mniejszą lub większą rolę, ale nie zmienia faktu, że warto o nim wspomnieć i ich nie lekceważyć, są względy osobiste, czyli na przykład to, że jesteśmy gdzieś tam blisko z rodziną, bądź opiekujemy się kimś i no jednak mimo wszystko musimy mieć blisko te uczelnie pod domem. Jak zauważycie, ja będę tak dalej wałkował ten temat ludzi, ze względu na to, że jest to moim zdaniem jeden z najważniejszych aspektów, na które należy zwracać uwagę, wybierając kierunek studiów i szkołę artystyczną, a konkretnie tutaj mowa o wykładowcach, czyli osobach, które będą miały na nas ogromny wpływ na przestrzeni, powiedzmy, tych kolejnych 5 lat. Czy są to na przykład aktywni zawodowo specjaliści, czy ludzie, którzy swój ostatni film zrobili 40 lat temu i nie mają bladego pojęcia, jak zmieniła się branża filmowa, bo po prostu osiedli i uczą w szkole. No też wiele uczelni artystycznych kiedyś miało jeszcze takie ograniczenia, że musiało zatrudniać ludzi z wykształceniem jakimś tam minimalnym. No i powiedzmy, że branży filmowej uczyli filmoznawcy czy teoretycy, którzy no, z praktyką też nie mają zbyt wiele wspólnego, no i owszem, to mogą być pasjonaci, natomiast gwarantuję, że ludzie, którzy no, ubrudzili swoje ręce i spędzili ileś lat, a najlepiej cały czas spędzają w życiu zawodowym, no to jednak mimo wszystko lepiej zrozumieją ten proces, który my będziemy wkrótce przechodzić i też lepiej nas do niego przygotują i też będą lepszymi partnerami w naszym rozwoju artystycznym. To nie są tacy profesorowie typu Belfrzy z, nie wiem, jak na uniwersytetach, że po prostu dzień dobry, tu jest sylabus, tutaj są lektury, które musicie przeczytać, tutaj jest egzamin, będzie kolokwium co 2 tygodnie. Wiadomo, że tacy wykładowcy też się tutaj zdarzają w szkołach artystycznych, natomiast jednak mimo wszystko jest to o wiele bardziej osobista relacja. Może się okazać, że na przykład no jest jakaś tam uczelnia, która wam się bardziej podobała, ale jest twórca, którego absolutnie kochacie, jeszcze w dodatku go lubicie personalnie, bo nie wiem, mieliście okazję go posłuchać na festiwalu i wiecie, że to jest no po prostu wasz typ człowieka, z którym się dogadacie, że będzie waszym mentorem, no i ze względu chociażby dla tej jednej osoby, jeśli wiecie, że będzie waszym przyszłym opiekunem roku, powiedzmy, no to warto iść do innej szkoły. Opiekunowie artystyczni są de facto producentami na przykład filmów krótkometrażowych, czyli mają jakby też, rozmawiają ze studentami bezpośrednio o tym, co by chcieli, jakie są parametry tych filmów, co można zrealizować, czego nie można zrealizować, próbują poznać nas jako osoby, co jest w ogóle bardzo fajne w szkole filmowej, że są to relacje partnerskie. No, też niektórzy studenci przyznają, że w zależności od tego, na jakiego opiekuna artystycznego bądź opiekuna roku dany rocznik trafi, no to te doświadczenia i te wspomnienia ze szkoły filmowej mogą być skrajnie różne. Zresztą w pewien sposób jest to gdzieś tam obopólna nauka, no bo wiem, że po rozmowach z wykładowcami, że oni wyciągają bardzo wiele w tych relacjach ze studentami. I nie mam tutaj na myśli związków, chociaż takich profesorów też znam i panie profesor też znam. Natomiast no chodzi mi o to, że po zakończeniu szkoły gdzieś ta przyjaźń często trwa dalej, nie? I na przykład się okazuje, że ktoś może z profesorów potem być twoim bliskim współpracownikiem na planie, nie? Więc to są naprawdę bardzo unikalne relacje, dlatego też warto być świadomym, wybierając szkołę, z kim będziemy rozmawiać. No zresztą też fajnie jest poznać samych tych wykładowców, nie tylko na egzaminach, ale też oczywiście na konsultacjach, o których po prostu za każdym razem mówię, kiedy realizuję materiał
z serii Jak dostać się do szkoły filmowej. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, jednej z najistotniejszych, o której możemy porozmawiać, czyli o program danego kierunku studiów i danego trybu studiów tak naprawdę, bo to też się może różnić. To swoją drogą warto sprawdzić, czy jeśli na przykład wahamy się, czy iść na studia dzienne i zaoczne, o czym zresztą zaraz porozmawiamy. Wiele osób na przykład wybierając się na studia aktorskie, ale też na inne i studia, w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że poszczególne uczelnie kształcą studentów w dwóch różnych sektorach. Oczywiście gdzieś tam to się przeplata i to ze sobą wzajemnie powiązane, natomiast są uczelnie, które w większym stopniu skupiają się na kształceniu stricte teatralnym, a inne na stricte filmowym. Oczywiście no wiadomo, że można wykonywać zawody filmowe po edukacji teatralnej i vice versa, natomiast może się okazać, że po prostu bardziej nas interesuje teatr, to dlaczego mamy iść do szkoły filmowej, gdzie będziemy musieli się potem męczyć na planie? Bądź odwrotnie. Niektóre uczelnie mają określoną specyfikę, która może bardziej korespondować z naszymi zainteresowaniami, jak chociażby dla przykładu na studiach aktorskich w Bytomiu bardzo duży nacisk kładzie się na zdolności taneczno-ruchowe. Żeby poznać program danej uczelni, danego kierunku, nie jest to jakoś tam niezwykle trudne. No, większość jest dostępna na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Oczywiście możemy też się odezwać bezpośrednio do dziekanatu, żeby nam coś takiego udostępnili, jeśli jest taka możliwość. Natomiast jeśli jest to na stronie internetowej, nie dzwońcie do dziekanatu, bo wtedy sobie zaszkodzicie, bo panie będą dla was niemiłe i na was nakrzyczą. Oczywiście warto po prostu zapoznać się z siatką godzin, z listą przedmiotów, żebyśmy wiedzieli, z czym będziemy mieli na takich studiach do czynienia, bo myślę, że część z tych przedmiotów może nas zaskoczyć. Niektóre przedmioty mogą mieć mylną nazwę, nie? Ja tam chyba pod nazwą produkcja telewizyjna, okazało się, że jak poszedłem na zajęcia, miałem produkcję animacji i to było jedno z moich ulubionych zajęć na tam czwartym czy piątym roku i oczywiście no tam w sylabusie tego nie było. Przeglądając program też możemy zauważyć, że poszczególne szkoły różnią się podejściem do samego procesu kształcenia, że jest balans inny pomiędzy teorią a praktyką i poszczególne szkoły mogą też się różnić ilością filmów, które realizujemy w trakcie toku nauczania. Jeśli na przykład pójdziemy do jakiejś tam szkoły prywatnej, która, nie wiem, wydaje się super, ale się okazuje, że na przykład w ciągu, nie wiem, 3 lat realizuje się jeden film, no to możemy być rozczarowani i na pewno nauczymy się o wiele mniej niż w przypadku innych szkół artystycznych, gdzie powiedzmy na pierwszym roku realizuje się 3 filmy i pod koniec ledwo uchodzisz z życiem, bo już nie masz siły, ale koniec końców jesteś bogatszy o całą masę doświadczeń. Kolejnym aspektem, który na pewno dla wielu studentów nie będzie bez znaczenia, jest to, czy mówimy tutaj o szkole prywatnej i państwowej. Jak wiemy, no każda z nich ma swoje jakieś tam wady i zalety, no ale pierwszą rzeczą, jeśli idziemy na studia dzienne, na którą na pewno zwrócimy uwagę, to, że w przypadku szkół państwowych, no jednak mimo wszystko edukacja jest bezpłatna. Natomiast jeśli idziemy do uczelni prywatnej, no to jednak mimo wszystko będziemy musieli zapłacić czesne. W szkole państwowej, jeśli idziemy na studia zaoczne, wiadomo, też. Warto idąc do szkoły prywatnej sprawdzić, co w ramach tego czesnego oferuje, bo może się okazać, że jeśli na przykład musimy zrobić film dyplomowy, to dostajemy 3000 zł, a całą resztę rzeczy, czyli honoraria, sprzęt, musimy wyłożyć z własnej kieszeni, co jednak na przykład może stanąć nam na drodze do tego, żebyśmy de facto tę szkołę ukończyli. Myślę, że ważną rzeczą dla osób, które kończą liceum bądź chcą się uniezależnić od rodziców, będzie to, czy w danej uczelni możesz uzyskać jakieś stypendium, które pozwoli ci, powiedzmy, przetrwać ten okres studiów, a może nawet wręcz sobie odłożyć jakieś pieniądze. No i wiadomo, że w uczelniach prywatnych jest to o wiele trudniejsze. Może się okazać, że na danej uczelni albo w ogóle nie ma tych stypendiów, albo nie spełnimy nigdy jakichś tam kryteriów, które są stawiane kandydatom. Zresztą no to nie chodzi o to w studiach, żeby mieć 5 czy 6, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej z nich wyciągnąć, co nam się przyda w pracy zawodowej. Warto po prostu się poorientować zarówno w przypadku tych programów miejskich czy programów państwowych,
finansowych, no tak, żebyśmy mieli możliwość ciągnięcia jakichś środków finansowych na naszą dalszą edukację. W przeciwnym razie będziemy musieli pracować, a to bardzo często no po prostu nie jest możliwe, nie mamy na to czasu, no bo musimy robić te filmy, musimy chodzić na zajęciach, na przykład aktorzy pracują od 9 rano do 9 wieczorem, potem muszą się uczyć tekstu i to w dodatku 7 dni w tygodniu się zdarza, więc no powodzenia, jeśli chcesz mieć jeszcze pracę potem. I skoro już mówimy o pieniądzach, to przechodzimy do kolejnego punktu. Oczywiście to nie sprowadza się tylko do pieniędzy, ale jest to niewątpliwie jeden z ważniejszych aspektów tego, w jakim trybie będziemy studiować. Czy będziemy studiować dziennie, czy będziemy studiować zaocznie, bądź podyplomowo zaocznie. Oczywiście niektóre kierunki no, z góry narzucają tryb, ponieważ no, z tego co mi wiadomo, no to jeśli chodzi o takie poważne uczelnie artystyczne, no to nie ma reżyserii zaocznej. A jednak studia dzienne wymagają od nas bardzo dużych nakładów czasu i zaangażowania, bo no, poza tym, że właśnie siedzi się mnóstwo godzin i pracuje nad swoimi rzeczami, najwięcej wyciągniemy z tej uczelni, jeśli będziemy na terenie uczelni. No, studia dzienne są skierowane dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby studiować dziennie. Jeżeli stać na studia dzienne i czasowo, i finansowo, a czas to pieniądz, więc w sumie finansowo, to warto iść na dzienne. To jest skarb o tyle, o ile będziemy umieli z niego zrobić skarb. To jest taki diament nieoszlifowany. Czyli trzeba mieć inicjatywę. Jeżeli chce się skorzystać i chce się faktycznie coś robić, albo chociażby chce się realnie poznać, czy się do tego człowiek nadaje, to należy poznawać ludzi, uczestniczyć w takich nieoficjalnych spotkaniach typu kino szkoły, teatr szkoły, słuchać starszych kolegów, którzy mają doświadczenie, uczyć się rzeczy, których nie dowie się człowiek na zajęciach. Zanim zdecydujemy się w ogóle na to, żeby iść na studia zaoczne, może warto się zastanowić, czy na pewno nie możemy sobie pozwolić na te studia dzienne. Ze względu na to, że siatka godzin jest rozłożona tak, że na pierwszych latach mamy o wiele więcej tych zajęć, no i faktycznie no, warto być tam na miejscu w szkole, ale już na przykład na czwartym, piątym roku no te zajęcia odbywają się raz w tygodniu w trybie dziennym, albo na przykład dwa razy w tygodniu. No i wtedy już to nie jest to niespotykane, że studenci wyprowadzają się do innego miasta i po prostu dojeżdżają sobie na zajęcia, tam biorą jakieś tam większe urlopy w momencie, w którym muszą skupić się na realizacji swojego filmu, bądź po prostu no, pracują zleceniowo. Więc może się okazać, że od razu nie musimy iść na te studia zaoczne, bo znam osoby, które się przeniosły na studia zaoczne, a potem się okazywało, że te zjazdy weekendowe są o wiele bardziej wyczerpujące niż na przykład dla studentów, którzy zostali na studiach dziennych i po prostu dojeżdżali na najważniejsze zajęcia. W Katowicach było coś takiego, że połowa operatorów na czwartym, piątym roku to w ogóle mieszkała w Krakowie, bo tam mieli już całe swoje życie i też właśnie pracę. A jeśli chodzi o studia zaoczne, no to po pierwsze, no nie wszystkie kierunki oferują taki tryb nauczania. Nie jest to pełnia programu, która jest na studiach dziennych. Natomiast jeśli pracujemy, no to często może po prostu być to jedyna opcja do tego, żebyśmy studiowali dany kierunek. No i moim zdaniem jest to o wiele lepsza opcja niż żadna. Studia zaoczne są więc przede wszystkim dla osób, które są aktywne zawodowo albo muszą być aktywne zawodowo, żeby się z czegoś utrzymać i albo chcą nabyć nową kierunkową wiedzę, żeby zmienić swoją branżę, bądź po prostu pracują w tej branży i z różnych powodów chcą pogłębić swoją wiedzę, czy to żeby zrobić po prostu sobie papierek i dostać potem awans. U niektórych pracodawców tak to nadal wygląda. Ale żeby nie było, to nie znaczy, że studia zaoczne są gorsze, bo no, znam osoby, które były zadowolone z tych studiów. Co prawda pod kątem programu nauczania na niektórych kierunkach, na przykład na takiej produkcji, no to właśnie się mówi, że i profesorowie są inni, nawet nie mają warunków do tego, żeby tak się rozsiąść, czy wdać się w jakąś dyskusję ze studentami ciekawo, tylko po prostu muszą lecieć dalej, żeby tylko wyrobić ten materiał, nie? W ten sposób to można się i z notatek uczyć, bo jednak mimo wszystko no, najciekawszy jest ten kontakt z drugim człowiekiem. Jeszcze jest taka alternatywa pójścia na kursy filmowe, no i tak jak w przypadku samych uczelni artystycznych, te kursy filmowe są bardzo różne, oferują różną jakość tego programu nauczania, ale może się okazać, że jako takie pierwsze kroki, no bo po liceum, no to wiele osób no nie posiada wiedzy, nie posiada nawet tego minimum wiedzy, żeby świadomie robić filmy. Taki dwuletni kurs, nawet robiony weekendowo,
Może nas nauczyć tych podstaw, które otworzą w nas kreatywność i dadzą narzędzia i zrozumienie, na czym polega workflow pracy nad filmem, do tego, żeby przygotować się dopiero do egzaminów do uczelni artystycznej. Czy może po prostu wystarczy, jak pójdziesz na 2-letni kurs uczący konkretnej umiejętności, jak chociażby kolor korekcja czy bycie ostrzycielem? Takie kursy są też dobre dla osób, które samodzielnie rozwinęły pewne umiejętności i na przykład nauczyły się czegoś z tutoriali, ale chciałyby jednak mimo wszystko doszlifować swoją wiedzę, bądź na przykład zalegitymizować ją jakimś tam papierkiem. No to takie kursy też moim zdaniem w zupełności wystarczą i poświęci się na to o wiele mniej czasu. Wszystkiego da się nauczyć z internetu. Wiadomo, że w przypadku branży filmowej to jest to przede wszystkim praktyka i znam takie osoby po szkole filmowej, co to siedziały 5 lat i właściwie nadal nie wiedzą, czym jest plan filmowy, bo prawie nigdy na nim nie były, a jak były, to tylko po to, żeby się jak najszybciej skończył. Mam nadzieję, że teraz wiecie, jakie pytania sobie zadać, przeglądając strony internetowe różnych szkół filmowych, a także strony poszczególnych wydziałów, żebyście sami odkryli, co wy chcecie w życiu robić, kim wy chcecie zostać. Dlatego gorąco was do tego zachęcam. Jeśli macie jakieś pytania, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod tym filmem lajka, a także subskrybować kanał Popcorn Nerd, ponieważ już wkrótce, bardzo wkrótce pojawi się kolejny odcinek. I zbieram także pytania do live Q&A, w którym na żywo będę odpowiadał na wasze wątpliwości. Także koniecznie dajcie znać. Ja nazywam się Karol Gajos i jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie. Pa, pa!